Szanowni Państwo, startujemy. Otwieram 30. sesję Rady Miejskiej 10. Smoszowice, zwołaną na 21 lutego 2013 roku na godzinę 16:30 w siedzibie Rady Miejskiej 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 9. List obecności w tej chwili Państwu wysyłam z prośbą o podpisywanie, ale stwierdzam już optycznie, że kworum w pełnomocnictwie posiadamy. Tutaj, jeżeli Pani jest poza radą, jeżeli jest Pani chętna do podpisania się jak zawsze, to również proszę bardzo, jeśli nie, to obowiązku udziału nie ma. Szanowni Państwo, tym samym punkt pierwszy, to otwarcie sesji mamy za sobą. Jak zapewne Państwo zauważyliście, mam przyjemność dzisiaj gościć Pana Komendanta Skwarkę, Komendanta Policji na naszej sesji. I jak nie mam, Pan Komendant chciałby zapewne zabrać głos, też parę słów powiedzieć, przynajmniej tak mi uprzedzał Pan Jan. Zatem oddaję Panu Komendantowi głos. Proszę bardzo. Rozumiem, że znaczy nie chciałbym Państwa długo obserwować swoją osobą, w związku z tym sądzę, że po tym moim wystąpieniu, jeżeli oczywiście będą jakieś pytania, to pewnie na nie odpowiem, ale później rozumiem, że pozwolicie Państwo, że odmelduję się z tego spotkania i pozwolę Wam spokojnie obradować nad pozostałymi punktami porządku obrad. Pozwolę sobie przedstawić się pełnym stopniem imieniem i nazwiskiem. Ja przepraszam, czynię się fałdu. Żeby nie było w przyszłości również takich pomyłek zabawnych, co prawda, która spotkała mnie tuż przed rozpoczęciem tego spotkania, bo to oczywiście nie jest dyskolor być dzielnicowym, ale młodszy inspektor Mirosław Skwarka, komendant komisariatu Policji 6 w Krakowie, będzie się na sesji. Znaczy ja to tak powiedziałem pół żartem, pół serio, ale jest pewnie w tym troszeczkę takiej niezawinionej jakby przyczyny, bo Rada działa już pewnie 2 lata, co najmniej, a ja tak naprawdę mam po raz pierwszy przyjemność uczestniczyć w sesji i może z tego powodu Państwo mnie do tej pory nie kojarzyliście i nie znacie. To dobrze nas świadczy. Nie mieliście takich potrzeb. W przeciwieństwie do policji, no ale jakoś z reakcją na te potrzeby policji bywa różnie. Ale do meritum. Powodem mojej obecności na sesji, za zaproszenie, dziękuję Panu Przewodniczącemu, jest przedstawienie pewnej informacji, która wiąże się z tym, że 1 lutego 2013 roku weszliśmy w drugie dziesięciolecie funkcjonowania tej jednostki. Czyli 1 lutego 2003 roku w wyniku reorganizacji struktury Komendy Miejskiej Policji na bazie 13 komisariatów, stworzonych zostało 8. Ten komisariat, który aktualnie od 2009 roku mieści się w nowej siedzibie przy ulicy Ćwiklińskiej 4, powstał na bazie komisariatu Państwu pewnie bliższego, który znaliście z lat poprzednich, tego, który funkcjonował przy ulicy Malbowej na Woli Duchackiej, i komisariatu przy ulicy Bieżarowskiej. Od samego początku mam przyjemność dowodzić tą jednostką i oczywiście wszystko, co w tym czasie zdarzyło się zarówno dobrego, jak i złego, jest zapisane gdzieś tam na moim koncie plusów albo minusów. Może Państwo nie uwierzycie, bo
bo te wielkości, które za chwilę przedstawię, one faktycznie być może są trudne do przyjęcia. Ale w roku 2003 zaczynaliśmy funkcjonowanie z poziomem zagrożenia przestępczością, no takim powiedzmy notowanym ilością, mierzoną jako ilość wszczętych postępowań przygotowawczych, czyli już stwierdzonych przestępstw, na poziomie prawie 5 tysięcy w skali tej dzielnicy 10, 11 i 12 łącznie. Oczywiście udział każdej z dzielnic jest różny. Przez te 10 lat o 40% mniej mamy rady. Dopracowaliśmy się takiego poziomu, który jest o 40% mniejszy niż 10 lat temu. 2700 coś postępowań przygotowawczych, wszczętych, stwierdzonych przestępstw. Przy czym zwiększyła się również dwukrotnie wykrywalność w tym czasie wszystkich przestępstw. I była ona na poziomie 50% na koniec 2012 roku. Czyli można powiedzieć, że statystycznie co drugie przestępstwo przez policjantów komisariatu zostało wykryte. Ale to wszystkie przestępstwa. Mniej przez, w węższym zakresie, jeżeli chodzi o te przestępstwa najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, jakieś rozboje, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, włamania, kradzieże. To tutaj ten spadek ilości przestępstw odnotowaliśmy jeszcze większy, bo od wyjściowej bazy tam 2700 iluś przestępstw obniżyliśmy o ponad 56% tę wielkość. W liczbach bezwzględnych, jakbyśmy porównali wszystkie przestępstwa do tych przestępstw takich szczególnie, którym nam zależało, to można powiedzieć, że zmniejszyliśmy, mniej mamy w tej ogólnej liczbie o prawie 1900 przestępstw, a tych szczególnie takich z dbałością, do których podchodziliśmy, prawie 1700. Te 1700 wchodzi do tych 1900, czyli proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę te 10 lat, czyli ten tak 90% tych zmniejszenia tego poziomu przestępczości nastąpiło w tych kategoriach najbardziej wrażliwych. Te liczby nie kłamią, nie są zafałszowane i z przyjemnością je Państwu prezentuję. Wypracowali je policjanci tam komisariatu. Wspólnie oczywiście z innymi policjantami Komendy Miejskiej, bo to system naczyń położony. Jeżeli chodzi o dzielnicę 10, to można powiedzieć, dziękujemy, że poziom zagrożenia przestępczością w dzielnicy 10, albo inaczej tych odnotowywanych zdarzeń, na które służba prewencji ma wpływ, czyli te, na które ewentualnie można by było zareagować, gdyby gdzieś w pobliżu był funkcjonariusz, to w porównaniu do tych pozostałych dzielnic to jest poziom około 12%. Pozostałe procenty, pozostałe zagrożenie generują dzielnica 11 i 12. Żeby to Państwu uzmysłowić, to powiedzmy w roku 2012, jeżeli tych zdarzeń prewencyjnych mieliśmy
ogólnie w komisariancie około 700, to na terenie dzielnicy 10 tam było ich 85. Czyli niedużo z naszego punktu widzenia statystycznego. W skali ogólnej można powiedzieć, że aktualnie na całym obszarze odpowiedzialności komisariatu dochodzi średnio do jednego rozboju na miesiąc, przepraszam, na tydzień. Brzmiało bardzo fajnie. Na terenie dzielnicy. Na terenie dzielnicy. Nasze. W ogóle, a o rozboju tak naprawdę na terenie dziesiątki to ja sobie tak długo przypomnieć nie mogę tak naprawdę. Większe zagrożenie tutaj występuje w kategorii przestępstw związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Byśmy mieli bombera. Ale to nie tak. No i to była ta jedna. Słucham? No, ale to tak jak panowie, ten jeden człowiek, tak, że tutaj po prostu to jedno zdarzenie, ta fala wystarczy, prawda, na mnóstwo lat. Szanowni Państwo, pan komenda Mirosław Skwarka. Dlatego mówię, że powinniście Państwo się czuć bezpiecznie, bowiem ten poziom zagrożenia przestępczością na terenie dzielnicy 10 jest naprawdę w porównaniu do dzielnicy 11 i 12 taki względnie mały. Względnie niski. Przez te 10 lat współpracowaliśmy ze wszystkimi dzielnicami, ze wszystkimi zarządami, radami dzielnic. W związku z tym w różnych składach osobowych i zawsze, i przez ten okres 10 lat w sumie samorządy lokalne wsparły działanie komisariatu sumą około 850 tysięcy złotych. Ten poziom finansowania oczywiście był różny. W zależności od roku, w zależności od dzielnicy. I nie zawsze adekwatny do poziomu zagrożenia. Za te środki przez te 10 lat wszystkim samorządom, także Państwu jako przedstawicielom dzielnicy 10 dziękuję, bo przez te 10 lat zauważamy wkład w te środki na dzielnica 10 adresu. I za ten okres współpracy pozwólcie Państwo, że na ręce Pana Przewodniczącego, który niestety, jak się okazało, nie mógł być obecny na tej naszej takiej policyjnej uroczystości w dniu 1 lutego. Odbyła się w komisariacie. To pozwólcie Państwo, że na ręce Pana Przewodniczącego przekażę taki symboliczny medal pamiątkowy, który pracownicy policji, policjantki i policjanci ufundowali, aby tę rocznicę upamiętnić. Wszystkim takim dobrym duszom aktualnym albo przyszłym postanowiliśmy ten medal przekazać jako medal pamiątkowy za zaangażowanie w rozwój Komisariatu Policji 6. Proszę go traktować jako medal dla dzielnicy 10 przekazywany Panu Przewodniczącemu. Ja serdecznie dziękuję w imieniu własnym, jak i pozostałych członków Rady za ten medal, tudzież piękny dyplom. Jako ciekawostkę powiem, że chyba jest to zbieżne w miarę
wzory policyjnej gwiazdy, tak? Czy mówię to nie w komu? Nie, bo tak, to taka symbolika jest typowo policyjna. Czyli już można jeździć na czerwony. Co ty chcesz robić? Gdzie ty chcesz robić? Słuchajcie, poważne sprawy, więc poważnie się zachowujemy. Natomiast ja ze swojej strony. Jak powiedziałem przed chwileczką, serdecznie dziękuję w imieniu własnym, jak i całej Rady. Jak pan komendant doskonale wie, wsparcie z naszej strony jest, aczkolwiek mam też świadomość, że zapewne nie do końca tak obfite, jakiego pan komendant i kierowana przez pana placówka by oczekiwała. To też rozmawialiśmy sobie całkowicie szczerze, że pewnie potrzeby są większe niż te, które zapewniamy z naszego skromnego budżetu. Ja ze swojej strony oprócz tego, że dziękuję, chciałbym też za to, to oczywiście też chciałbym podziękować za pracę policji, tudzież osobiście pana komendanta i zrewanżuję się, co prawda nie orderem, bo niczym takim nie dysponujemy, ale podziękowaniami, które pozwolę sobie odczytać, żeby wszyscy państwo byli świadomi. Za co konkretnie? Szanowny panie komendancie, z okazji jubileuszu 10-lecia 6. Komisariatu Policji, Rada i Zarząd Dzielnicy 10. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla policjantów i pracowników cywilnych 6. Komisariatu Policji. Pragnę podkreślić, iż państwa praca budzi nasze uznanie, a jej wynikiem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszej dzielnicy. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że współpraca pomiędzy naszymi jednostkami stała pod znakiem merytorycznego profesjonalizmu. Wyrażamy nadzieję, że słowa pana komendanta będzie gwarantem takiej współpracy również w przyszłości, a jej owocem będzie zapewnienie porządku publicznego i poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej dzielnicy. Podpisali pan przewodniczący Mikuła, pan przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Marcin Szewczyk i moja skromna osoba. Serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie i oczywiście przekażę te oceny i te opinie wszystkim wymienionym tutaj składnikom komisariatu, czyli pracownikom policji i policjantom. Będą na pewno wdzięczni i zadowoleni z tej oceny, że ich trud jest zauważony. Tak koniecznie jest, a ja na swoje sprawiedliwie jeszcze dodam, rzeczywiście w lutym, mimo szczerych chęci, zbieżność terminów była potężna, ale widzieliśmy się na święcie policji w jeszcze dostojniejszym okolicznościach, więc z całą pewnością nie jest to wynik jakiegoś zaniedbania z mojej strony, lecz konkretnego nałożenia się terminów. Za co serdecznie przepraszam, ale był tam pan Jan i prezentował naszą radę. Pan wiceprzewodniczący Jan Mikuła, zawsze, od kiedy pamiętam, a znamy się w tej pracy na terenie dzielnicy od 10 lat, zawsze rozumiał tę naszą pracę i starał się przełożyć ją na zrozumienie przez większe grono radnych. Nie zawsze pewnie mu się to udaje. To ja podsumuję, bo rozumiem, że intencje są dość oczywiste. To tutaj kieruję, nie wiem jak to nazwać, apel, czy też sugestie, prośbę, albo przypomnienie do dwóch panów przewodniczących. To jest pan przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Marcin Szewczyk oraz przewodniczący Komisji Budżetowej pan radny Wojciech Liszka, którzy zawiadują dwoma komisjami, które rozdzielają środki, które mogą być przyznane między innymi na policję, czyli środki priorytetowe oraz powierzone z zakresu bezpieczny Kraków. No i tyle, panowie pamiętacie, pana komendanta słyszeliście, wszystko w waszych rękach. Jeżeli rozmawiamy już tak szczegółowo o każdej kwestii, to pan przewodniczący był pociągnąć ten temat, to ja postaram się postawić w tym momencie kropkę nad i nad tym tematem na ten rok i pewnie na przyszły. Planowaliśmy zakup dwóch środków transportu, dwóch pojazdów, dwóch samochodów w roku bieżącym. Oczywiście mogliśmy liczyć tylko i wyłącznie na samorządy. Z trudem pojazdu udało nam się kupić w ubiegłym roku, mimo częściowego tylko wkładu jednej z dzielnic. Ale rzutem na taśmę pan prezydent Majtrowski jakoś dołożył parę miesięcy złotych. W tym roku jednak takiej możliwości nie ma.
i nie będzie, a ja też nie chciałbym stwarzać jakichś takich nie do końca na samym początku no, stawiać spraw przed moimi przełożonymi, że będzie, nie będzie, jak jest to jest, jak nie ma to nie ma. Na dzień dzisiejszy będziemy w stanie zakupić tylko jeden pojazd, który sfinansujemy ze środków dzielnicy 11 i 12. Bowiem nawet środki, które na pierwotnie Państwo chcieliście przeznaczyć, one nie starczą na dołożenie wkładu do drugiego pojazdu, więc nie ma sensu ich, że tak powiem, na ten cel wykorzystywać. Tamte środki jako wkład łączny w wysokości 37 500 zł do jednego pojazdu w zupełności wystarczą. A także zapewne zwrócę się z jakimś wnioskiem, abyście podjęli inną uchwałę odnośnie tych środków, które dotychczas nadal przekazała, czyli 11 900 zł. Ponieważ zapewne zdając sobie z tego sprawę, że macie Państwo dużo ważnych rzeczy do sfinansowania na swoim terenie i nie chciałbym, żebym znowu nie był pewny co do źródeł finansowania roku 2014. W związku z tym prawdopodobnie nie będę zwracał się z wnioskiem w tym roku do dzielnicy 10 o środki na celem umożliwienia zakupu pojazdu, no bo ten wkład musiałby być z poziomu dzielnicy co najmniej na poziomie 25 tysięcy złotych, a przypuszczam, prawie jestem pewien, że takich środków Państwo w swoim budżecie nie znajdziecie. Więc zakupimy pewnie jeden pojazd w roku następnym bez środków pozostałych dwóch dzielnic. Być może słusznie, bo przecież poziom zagrożenia przestępczością na tym terenie to tylko rząd wielkości 10-12% w porównaniu do pozostałego terenu. Ale też coś dobrego. Policja pewnie niezależnie od tego, bo to są środki na zakup pojazdów, to jest fajnie, nie ma, to nie ma, a my musimy robić swoje i bez względu na okoliczności. Z dniem 1 marca wchodzi w życie drugi etap restrukturyzacji sił patrolowo-interwencyjnych na szczeblu Komendy Miejskiej, który polega na tym, że na szczeblu Komendy Miejskiej przy ulicy Siemiradzkiego centralizowane są siły, które tylko i wyłącznie będą reagowały na interwencyjne zgłoszenia obywateli. Nie będziemy wystawiać już z poziomu komisariatu tych sił. Przekazujemy etaty i policjantów. Tam jest zarządzanie, tam będą policjanci. U nas natomiast pozostanie 32-etatowa komórka do wykonywania funkcji patrolowo-wywiadowczych. Na razie jeszcze borykamy się z wakatami w takiej dosyć istotnej wielkości, bo cała Policja Krakowska na koniec lutego ma wakat po policjach 200. Więc trochę tych policjantów nam brakuje, ale to rozdzielenie funkcji interwencyjnej od patrolowej, do której przyłożyłem swoją rękę, bowiem wypracowałem w ubiegłym roku na prośbę komendanta miejskiego takie praktyczne rozwiązanie tego zagadnienia strukturalne. W związku z tym będziemy mieli czas na to, aby
zająć się policjantami i przywrócić u nich tę zdolność wykonywania patroli. Tego nam wszystkim przez te lata brakowało. I tutaj tak pośrednio właśnie obiecałem panu radnemu, że odpowiem mu na to pytanie o patrole na gminach. Może będzie taka większa możliwość dzięki właśnie temu, bo nie będziemy załatwiać interwencji. Będą to robili nasi koledzy z poziomu Komendy Miejskiej. A my, jeżeli im nie będziemy musieli pomóc, bo też się tak może zdarzyć, to będziemy mogli patrolować te miejsca, które właśnie są takie najbardziej wrażliwe dla mieszkańców. Coś dobrego pewnie się z tego powodu zdarzy, ale proszę też o cierpliwość, jak przynajmniej w okresie dwuletnim, na koniec przed kolejnymi wyborami, myślę, że będę mógł się, że tak powiem, rozliczyć z tego tematu. I tyle. Jeżeli nie ma jakichś innych pytań, to nie chciałbym absorbować swoją osobą. Ja bym chciał, tak jak powiedział pan przewodniczący, podziękować tutaj w imieniu Rady panu komendantowi za zauważenie wkładu Rady Wojewódzkiego Rządu. I tak jak pan odpowiedział, że ocenia pan tą współpracę pozytywnie, tak jak Rada tutaj w piśmie, w którym podziękowania składa wzajemnie, współpraca się układa. Równocześnie po prostu, tak jak pan też już wie i pan to zaznaczył, że mamy możliwości finansowe takie, jakie mamy. Możemy dać ile możemy. Oczywiście to nie znaczy, że nie będziemy się starać dać więcej, ale na razie zastaliśmy taką sytuację, szczególnie w szkołach, że tam jest studnia bez dna i chcemy najpierw te wszystkie rzeczy uzupełnić. Także jeśli trafi do nas pismo, które pan będzie widział, żeby te środki przeznaczyć na policję, ale na inne cele, to na pewno na ten temat przychylimy się. Dziękuję serdecznie, panie komisarzu. Ja to widzę i po prostu chciałem, żebyście państwo o tym wiedzieli, że wiemy o tym, że potrzebujecie na coś innego pieniądze i zwracamy po te 11 900, które po prostu byłoby przez nas niewykorzystane. Więc proszę, zagospodarujcie je dobrze dla tej społeczności. Panie komendancie, bardzo dziękuję za przybycie. Jeszcze raz serdecznie dzięki za dowód uznania. Do zobaczenia i pozdrowienia Wycińskiego. Miały dar. Szanowni Państwo, ogłaszam 3-minutową przerwę.